Witajcie, witajcie! Kochani, na pewno widzieliście, jak od początku lat 80., a kończąc na, na początku lat 90., ginęła tradycyjna muzyka, a z nią by powiązany tradycyjny taniec. Co to są tradycyjne rodzaje tańca? To jest oberek, polka, walczyk, foxtrot, yy, tango. To są te tańce, jakie były grane na wiejskich zabawach, na wiejskich yy, weselach. Ale to są tańce nie tylko wiejskie. Te tańce też występowały też w mieście. W mieście też się przy tych rodzajach tańca bawiona, bo przecież część z nich w ogóle to przyszło z miasta na wieś. No właśnie. Tylko, że one troszeczkę w mieście wcześniej wyginęły. No właśnie. Dlatego, że narodził się bardzo silny, bardzo mocny, witalny rodzaj tańca, rodzaj muzyki, czyli disco polo. I disco polo jak gdyby zdominowało. No właśnie, wydawałoby się, że zupełnie tradycyjna muzyka i tradycyjny taniec zaginął, ale na szczęście tak się nie stało i można przyjąć, że od roku tak gdzieś 2010-2011 zaczynają być już organizowane sukcesywnie tradycyjne zabawy, gdzie można było potańczyć przy tradycyjnej muzyce. Ja pierwszą potańcówkę reaktywowaną nagrałem w 2004, już w 2004 roku. Będę Kochani, będę Wam o tym opowiadał, będę Wam pokazywał, jak to wszystko wyglądało, jak ten ruch odrodzenia się tradycyjnej muzyki, tradycyjnego tańca się przedstawiał no cóż, ale wydaje się że nie wiadomo, czy ten nurt po prostu też i nie zgaśnie dlaczego? Dlatego, że nie mam młodego pokolenia na potrzebne młode pokolenie, które będzie też lubiało tańczyć oberki, polki walczyki, foxtroty, tanga i jeszcze inne ludowe tańce no właśnie Dlatego powinniśmy zachęcać młodzież, oczywiście miłymi komentarzami, można nawet kokiety, żeby się chcieli bawić. Właśnie przy tej muzyce, bo ta muzyka jest naprawdę piękna, a taniec też jest oczywiście piękny. No i nie może być tak, że będzie monokultura jedna wielka nazywana disco polo. A co z tradycją? No właśnie, I będę wam opowiadał o, o różnych tańcach, o to, jak ten ruch się odradzał, jak wyglądały zabawy. No i oczywiście też o najważniejszych ludziach, którzy się przyczynili do odrodzenia tego ruchu, o tych organizatorach, tych zabaw. Właśnie, bo ta historia musi być po prostu też opowiedziana, aby nie zaginęła. Jak to się stało, że ten ruch powrócił, a on to nie był przypadek, to była przemyślana inicjatywa. Także więc życzę miłego oglądania. No i pamiętajcie o miłych komentarzach, o udostępnianiu i oczywiście zachęcaniu młodzieży do bawienia się. Tak, tak, no właśnie, tylko nie zniechęcajcie ich. Także więc pozdrawiam, życzę miłego oglądania.